Spotykamy się dzisiaj z okazji Dnia Sapera, święta ustanowionego w 1946 roku w rocznicę forsowania linii Odry i Nysy Łużyckiej. Różne służbowe uwarunkowania spowodowały, że tym razem rocznicę tamtych wydarzeń obchodzimy kilka dni później, po 16 kwietnia, lecz nie zmienia to rangi ani klimatu naszego święta. Ten szczególny dla nas dzień upamiętna bohaterstwo i poświęcenie saperów poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę na różnych wojennych frontach, jak również tych, którzy oddali życie bądź zdrowie w akcji rozminowania kraju, a także w czasie służby na misjach pokojowych w różnych zakątkach świata. Dzień sapera przypomina ponadto o zaszczytnej, ale wciąż niebezpiecznej służbie żołnierzy wojsk inżynieryjnych wypełniających swoje codzienne zadania. Wojska inżynieryjne także w Głogowie mocno wpisały się w historię i współczesny obraz miasta. Głogowską jednostką, od której zaczyna się ciągłość przekazywania tradycji dzisiejszych saperów, był oczywiście 8 Pułk Pontonowy, który rozpoczął swoją służbę 30 września 1966 roku. Dzięki tej współpracy Chówiec co roku jest w stanie w sprawny i profesjonalny sposób przygotować teren i bazę obozową, która może pomieścić w ciągu sezonu kilkaset harcerzy. Żołnierze z jednostki dowodzącej przez pułkownika Adama Gliszkę tworzą grupę kwatermistrzowską, szkoląc tym samym naszych harcerzy, jak również wjeżdżają na obozy jako kadra techniczna. Przygotowanie i przebieg harcerskiej akcji letniej nie byłby możliwy bez przychylności naszego niezawodnego przyjaciela, jakim jest dla nas wszystkich pułkowskich harcerzy pułkownik Adam Gliszka. Od 7 lat z inicjatywy dowódcy organizujemy wspólnie cykliczną imprezę pod nazwą Zlot Złota Saperka, która ma zasięg regionalny i jest skierowana do drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Tylko i wyłącznie dzięki współpracy z pułkownikiem Adamem Gliszką możliwe jest zorganizowanie tej imprezy w takiej formie. Thank you.
prawą z batutą, jeszcze wyżej i dyrygujemy. Szanowni Państwo, bo jeżeli ktoś jeszcze będzie dysponował troszeczkę czasu, pozostałe w ubiegu. Serdecznie zapraszam na prawo po defiladzie. Jeszcze. Sprzętu ratowniczego jest przewożona na kontenerach, tak jak widzicie Państwo tutaj na tym samochodzie. Mamy to tylko przykład jeden. Kontenerów mamy kilkadziesiąt. Od elektrowni po zestawy ratunkowe i tak dalej, i tak dalej. W stanie jesteśmy wszystkiego pokazać. Szacki. 12, filtr do oczyszczania, wodowania wody.